to jest Dobrą Show! Przed wami dwaj architekci akcji swoich zespołów, wirtuozi techniki, generałowie... murawy. Kapitanowie drużyn Superligi, którzy niedługo stoczą ze sobą zacięty bój. Powitajmy gorąco Gipkiego Rasta z Supa Strikers i Wladimira Savicza z FC Gris. Dzięki za zaproszenie. Witajcie, hałaśliwi śmiertelnicy. Jaki jest klucz do skutecznego kierowania drużyną? Rozczaruję cię, Rob, ale nie powiem nic odkrywczego. Poznaj zespół, jego taktykę i dawaj dobry przykład. To tyle. I co ty na to, Vlad? Zwycięstwo jest nieuniknione, kiedy potrafisz przewidzieć przyszłość. W takim razie, wiesz może, co dzisiaj zjem na kolację? Spaghetti z serem. Samotnie. Starożytna, niezwykle potężna księga Grimm pozwala mi zobaczyć zagrania, które rywal ma w planach. Strzeżcie się! Mocy wielkiego Taktinomikonu! Ja tam wolę się popisywać w czasie meczu. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. Get my breath, the whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Supa Strikers. O dwa kroki z przodu. Witamy w Feratuvi, królestwie FC Grimm. Śmiertelniku, jak śmiesz obrażać wielkiego Wladimira Savicza? Shaker, Grimm pokonali żelazne czołgi 4-0. A Savicz asystował przy wszystkich golach. Przeciwko nam tak łatwo mu nie pójdzie. Właśnie. Nawet jeśli potrafi przewidzieć przyszłość, to zobaczy jedynie lanie od Gipkiego Rasta. Jeśli zagramy zespołowo i zgodnie z taktyką, napędzimy Grimm stracha. Panowie, przygotujcie się! Zbiorowe selfie! Pięknie! Wiesz, co oznacza słowo zbiorowe, czy nie? W poprzednim odcinku Uczniów na wybiegu Terry lubi Jenę, ale Jenna woli Bruce'a. Tymczasem Morris i Lawrence są zakochani po uszy w Monice, która stoi przed poważnym dylematem. Ja też mam dylemat. Czy nie wyłączyć ci tego głupiego programu? Właśnie, dorośli, Klaus. To dobre, ale dla dzieciaków. Ha! Uczniowie na wybiegu wcale nie są serialem dla dzieci. To ponadczasowa opowieść o miłości i pełnej przygód nauce. W szkole dla supermodelek. Co więcej, Lawrence, model od ciuchów sportowych, wzoruje się na El Matadorze. Sporo mu brakuje do oryginału. Selfie w autobusie! Uber, co tam się wydarzyło? Nieważne, jak jesteście mocni i ile macie wiary w siebie,
Na tę ich księgę nie ma mocnych. Supa Strikers! Witajcie w naszym kotle. Znajdziecie tu wszystko, czego wam trzeba, by się przygotować do meczu. Ja, nowoczesność z pełną gębą. Kuchnia. Jadalnia. Sala telewizyjna. I najważniejsze, wasze boisko treningowe. Murawa L. Ale trenerze Belmont, nie sądzi pan, że zasługujemy na więcej niż boisko L? Oj, nie narzekaj, to jedno z naszych najlepszych. L oznacza u nas lochy. A teraz, panowie, pozwólcie, że pokażę wam wasze pokoje. Wiecie, że w XVI wieku w Feratubi modne były sypialnie, które były wyposażone w toaletę? Posłuchajcie, panowie. Na boisku drużyna FC Grimm robi znacznie lepsze wrażenie niż poza nim. Praktycznie każda akcja przechodzi przez Savicza. Jest głównym rozgrywającym. Króluje w środku pola. I stwarza sytuacje bramkowe dla drużyny. O, dokładnie przewidział, gdzie spadnie piłka. I dokładnie podał bez patrzenia. Wygląda na to, że naprawdę potrafi, no wiecie, widzieć przyszłość. O nie! Nie martw się, Klaus. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wcale nie mówię o Savicu. Właśnie skończył się czwarty sezon Uczniów na Wybiegu. W ostatniej scenie uczniowie, żeby zdobyć dyplom, muszą bezbłędnie zaprezentować się na wybiegu. Ale Monika nadal nie może się zdecydować, czy kocha Morisa, który być może jest wampirem, czy może obdarzy uczuciem Lorenza. Tak czy siak, Morris wychodzi na wybieg, a Lorenz wyciąga drewnianą spinkę ze swojego kucyka. Hej, panowie, to jest naprawdę świetny serial! Co? Ostrożności nigdy za wiele. Rozumiemy, trenerze, ale czy na pewno chcesz nas tutaj zamykać? Wow! Ściaki przechodzą! Savicz jest świetnym pomocnikiem, ale wcale nie potrafi przewidzieć przyszłości. Kiedy znasz styl swojej drużyny, jesteś w stanie przewidzieć jej najbliższe zagrania. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Tygrysie! Joe! Jak chcesz przedrzeć się przez naszą formację? Nie zamierzam. Shaker. Sorki, Shaker, nie wyszło mi. Muszę trochę więcej potrenować. Żartujesz sobie? To było niesamowite! Zagrywałeś dokładnie tam, gdzie chciałem pobiec! Całkowicie mnie zaskoczyłeś. Jesteś w niezłej formie. Sądzisz, nauczysz mnie tego? To był świetny trening. Nie mogę się doczekać meczu z Grimm. Wiesz dlaczego, Shaker? Ponieważ nie masz świadomości dotkliwej porażki, która was czeka. I niech zgadnę. Przewidziałeś to dzięki taktynomikonowi. Za bardzo wierzycie, że gibki Rasta może mi dorównać. Z łatwością mogę przewidzieć co najmniej 5 zagrań w przód.
a wasz kapitan miał spore trudności z zaledwie trzema. O, El Matadorze, to idealna pora na selfie oddające wasze zaskoczenie. Skąd Savage wiedział o naszym treningu? Przecież te wrota były zamknięte. Nie mógł nas podglądać. Musiał użyć jakiegoś podstępu, co nie? Ale jak to jest możliwe? Przeszukałem wszystkie fora serialu, przeczytałem wszystkie opinie i nikt nie zna zakończenia. Chyba jedyne, co może mnie uratować, to spojrzenie w przyszłość. Tak, Tinomikon! Nein! Nie? Aha! Co ty tu wyrabiasz? Próbuję znaleźć Taktinomikon. Pewnie jest schowany w tajnej komnacie. O, tak samo jak 300-letni pamiętnik Morisa był ukryty w zamku jego bractwa. Glita Wampa Wampa na Uniwersytecie Modelek. Jenna odnalazła mnie selfie, kiedy szukała Terego, który podobno jest robotem. No bo wiesz, żaden człowiek nie wytrzyma tyle w jednej pozie. El Matador? To naprawdę fajny serial. Ale trenerze, dwie sesje treningowe jednego dnia? Poskarżcie się waszemu kapitanowi. To on chciał was wszystkich zebrać na boisku, nie ja. Ale nie ma Klausa i El Matadora. Ktoś z was wie, gdzie oni są? Chyba wiem. Klaus zafiksował się na odkryciu, jak się kończy jego śmieszny serial. A El Matador próbuje ustanowić rekord świata w robieniu selfie. Chłopaki! Chyba wiem, jak zdobyć przewagę w grze. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Te tunele ciągną się w nieskończoność. Tak samo było w uczniach na wybiegu, kiedy Lucy... Ciche selfie. Widzisz to, co ja? Wzywam potężne moce Taktinomikonu. Rozchylcie łaskawie zasłony czasu i ukażcie mi, co się stanie w piątym sezonie Uczniów na wybiegu! A? Proszę, ukażcie, co się stanie w piątym sezonie Uczniów na wybiegu! Bardzo proszę! Łapię tego. Łe! Zupełnie jak w odcinku Uczniów na wybiegu, w którym... Ten serial to szmira, Klaus! Mało brakowało. Nawet bardzo mało. Całe szczęście, że zobaczyliśmy, że tu idą. Mielibyśmy spore kłopoty, gdyby odkryli, że ta księga naprawdę działa. Przed nami mecz w kotle. Savage ostatnio zdominował środek pola i zmiótł żelazne czołgi. Pamiętaj, Mac, czerwonych nie tak łatwo wystraszyć.
Bez odrobiny magii ciężko będzie z nimi wygrać, ale Grimm mogą ją mieć w swoim arsenale. No proszę cię, nie mów, że wierzysz, że przyszłość można przepowiedzieć. Wiesz, czasami tak bardzo trafiam w punkt z komentarzem, że myślę, że sam posiadam ten dar. Ach, to jest... Jakaś bzdura? Kto zatriumfuje w dzisiejszej bitwie kapitanów? Przestań! Kapitan Grimm odczytał zamiary rywala. O! Co za potężny strzał! Super Strikers ledwie uniknęli gola. O, wow! Czyżby gibki Rasta postanowił pokonać Savicza jego własną bronią? Mało brakowało. Super Strikers mają dzisiaj pecha. Brendo, czy to możliwe, że gibki Rasta jest również... świetnym graczem? Ja też tak umiem. Kończy się pierwsza połowa i nadal mamy bezbramkowy remis. Obaj kapitanowie dorównują sobie kunsztem i walecznością. Odpuść tę zabawę, Savicz. Przejrzałem cię na wylot. Arogancki śmiertelnik. Zademonstruję ci, na co tak naprawdę mnie stać. Niesamowite! Zupełnie jakby Savicz był wszędzie naraz. Co? Gol! I po raz kolejny Savicz zdobywa bramkę dla swojego zespołu. Jeśli ten trend się utrzyma, nie trzeba być jasnowidzem, żeby wiedzieć, że Super Strikers mają... przechlapane. Ha, jesteśmy w tym coraz lepsi. Uwierzyliście, że poprowadzę was do zwycięstwa, a ja zawiodłem. Świetny zespół, dobra strategia nie mają znaczenia w starciu z Savicem. Może on naprawdę widzi przyszłość. I co z tego? Nawet jakby zionął ogniem, nie zrobiłby na nas wrażenia. Z tobą w roli kapitana możemy pokonać absolutnie każdego. Jesteś prawdziwym mistrzem, naszym kapitanem. Zespołowe selfie! Spokojnie, tym razem wszyscy się na nie załapią. Daj mi to. Nie, muszę uchwycić ten szczególny moment i moją szczególną urodę. A to co? No wiesz... najlepszy zawodnik Superligi! Ach, nie, nie to. Chodziło mi o to maleńkie coś w tle. Co to jest? Tu się znowu pojawia. Dron z kamerą. Savicz nie przewiduje przyszłości. On nas zwyczajnie spieguje. Więc w ten sposób dowiedział się o szczegółach naszego treningu. Ale jak te drony mogą wyjaśnić jego przewagę na boisku? Chyba już wiem. No dobrze, Savicz, zaczynamy. Niskie podanie, 75 stopni w lewo. Podanie piętą i sprint w lewo. Drybluj 30 stopni w lewo. O! Uważaj na... Nadal uważasz, że możesz mi dorównać? Ha, umiem przewidzieć przyszłość. I niestety w przyszłości cały twój świat legnie w gruzach. Ale co robi Shaker? Brendo, nawet ja nie umiem tego przewidzieć. Teraz jesteśmy tylko ty i ja. Ja!
Fantastyczne zagranie gibkiego Rusty! Ale Savage nie odpuszcza! Gibki Rasta uprzedza rywala! Shaker wchodzi do akcji! Chyba oboje dobrze wiemy, co teraz należy powiedzieć! Zgadza się, Brendo! Gol! O to chodziło! Kapitanie! Kapitanie, dałeś czadu! O nie! Zdjęto z anteny uczniów na wybiegu! Nigdy się nie dowiem, czy Monika wybrała Morisa czy Lorenza! Ha! To przyszłość, której wcale nie muszę poznawać. Spójrzcie na to. Poważnie? A myślałem, że Grimm czegoś się nauczyli. Zestrzelmy go! Nie! On jest mój! 360-stopniowe grupowe selfie! Dajecie, panowie! Zapomnijcie o FC Grimm. To znacznie bardziej przeraża. O, rany. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Artur Kaczmarski. Dialogi Maciej Wysocki. W wersji polskiej udział wzięli Andrzej Andrzejewski, Piotr Bajtnik, Paweł Ciołkosz, Grzegorz Kwiecień, Paweł Szczesny, Jakub Szydłowski, Jakub Wieczorek i inni.